tak zwyczajnie pod niebem biały czarny. Ludzie są wycięci z szarych stron ze środka świąt. I zaczęło się dawno, dawno, najdawniej jak pamięci sięga, tarcą bierze się początek rozwoju ludzkiego stęga. Pod modrym niebem, w pierwszym chłodzie, w pierwszym wiosną, w pierwszym maju, przyszedł człowiek, świat bierze doskonałą postać. Ale jeszcze to dzieło nie mogło tak zostać. I gdy w czegoś mocnej robocie braknęło, Bóg stworzył kobietę i zakończył dzieło. Bóg stworzył kobietę z żebra Adamowego, nie stworzył jej z głowy, aby nie była dumna, nie stworzył jej z oczu, aby nie była ciekawa, nie stworzył jej z uszu, aby nie była proktarą, nie stworzył jej z nosa, aby nie była zbyt śliska, nie stworzył jej z ust, aby nie była gardłą, nie stworzył jej z nogi, aby nie ogłaniała się za mężczyznami. A jednak te wszystkie cechy znajdziesz w większości kobiet. Kobietą jest każda mama, każda ciocia Jasia, ciocia Stasia czy ciocia Lina. Kobietami są artystki, co je znamy z telewizji albo z kina. Każda babcia jest kobietą, każda pani w szkole. Za kobietę musisz uznać swoją siostrę Olę, która jest za mała jeszcze, by iść do przedszkola, a pomimo to kobietą jest już mała Ola. Kobietami są tak samo wszystkie koleżanki, od Halinki Biegowatej do Szczerbatej Anny. Czy uczesać się w loczki, czy w koczek, czy może ze grzywką i dwa warkocze? Najlepiej w ogon z dużą kokardą. Może dzisiaj nową spódniczkę, czarną, białą bluzeczką, liliowe grochy, na nogi cienkie siostry poczopy i półbuciki lakierowane. Pod szyją broszką poproszę mamę. Na rękę pierścień, co z dala błyszczy, paznokcie, to się jutro wyczyści. Dla nas miły, przyznajecie się, bądźcie szczerzy. Czyście zawsze za ten uśmiech odpłacili jak należy? Żeby wszystko złe naprawić, jest okazja na to właśnie. Święto kobiet dzisiaj chłopcy urządzimy w naszej klasie, a jak to już? Wasza sprawa, powiedziałbym, sprawa męska. Dopomoże wam na pewno kwiat i uśmiech i piosenka. Mnie interesowało szalenie, po co kobiety w ogóle są na tym świecie. I wiem, żeby nas budzić rano, bo człowiek sam nie wstanie. Żeby szkolenia na drugie śniadanie, żeby przyszywać guziki, bo człowiek sam nie przyszyje. Żeby gotować obiady i robić ludzkie sery. Żeby kobiet mogły kręcić i dzielić się deserem. Żeby uwagę odwrócić, jak brzydkie słowo powiesz. Żeby po głowie głaskać dyma zmartwienia człowiek. Żeby przysyłać paczki na obóz w czasie lata. Żeby w obronie stanąć, gdy krzyczy na nas tata. Żeby się o nas troszczyć, żeby nas osłaniać. Żeby zadać mężczyznom okrutnie trudne pytanie. Czy jesteś blondynką o niebieskich oczach? Czy z czarną oka o krótszych włosach? Czy zwiew masz czupłoń, masz kształt motylka? Czy kwiatu, co się nad wodą pochyla? Wszyscy tobie składamy życzenia. Świat się zmienia, zmienia się człowiek. Młoda młodą goni rok w rok, lecz nie zmienia się czar kobiet, więc czarujmy cały rok!
trzy czarne, oczy, brwi i zęby, trzy czerwone, wargi, policzki i paznokcie, trzy długie, nogi, ręce i włosy, trzy krótkie, zęby, uszy i stopy, trzy wąskie, usta, talię i kostkę, trzy tłuste, ramiona, uda i łyd. Ci wąsaci, i ci z brodami, i gładko wygoleni, i ci z ważkami, i wysacy, i niscy, i grubi, i chudzi. Chłopcy także biegają, latem się nie nudzi, a w kleciarniach od rana, w doniczkach, papierze i telefonach, fiołki, stokrotki i róże, bukiety małe i duże. Panowie, dość, chłopaki, stop, naprawdę już dość. Fiołków, stokrotek i róż. Teraz róbcie sami bukiety z tego, co najbardziej lubią kobiety. Z ukłonów, z uśmiechów i z uprzejmości, a za to weźcie czasem byli niegrzeczni, przeproście. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego. Wykonania. Wiem, co mówię, bo w tym gronie jestem najstarszym mężczyzną, najstarszym nauczycielem i wiele już przedstawień z okazji Dnia Kobiet widziałem. I to dzisiejsze naprawdę, no, śmiało mogę powiedzieć, jest rewelacyjne. Pomysł był dobry, a wykonanie, no, klasa druga pod względem artystycznym, widzę, rokuje doskonale. Tak sobie myślę, aż oczywiście w przenośni, aż strach pomyśleć, skoro w drugiej klasie mamy takie damy, co będzie, jak te damy będą w klasie ósmej, tak jak tam ósma klasa jest. Chłopaki, ja nie wiem, naprawdę gratuluję i za pomysł i za wykonanie jeszcze raz poproszę o brawo.